Jest nadzieja. Znajdujemy się w Mercedesie W13. Czyli w niekoniecznej tej odsłonie Mercedesa, którą Mercedes chciałby się pochwalić, ale podejrzewam, że za którą iRacing zapłacił dużo większe pieniądze niż teraz mógłby zapłacić po tym sezonie. Ale pomijając ten fakt, udało się zakwalifikować na względnie dobrej pozycji. A czemu? A dlatego, że poprzednie potrzebnie dwa wyścigi skaszaniłem tak, że aż wstyd o tym mówić. I w zasadzie nie udało mi się przejechać więcej niż 6 okrążeń, ani zakwalifikować, ponieważ ten samochód jest zupełnie inny. Jest dużo bardziej czuły, jeżeli chodzi o gaz, więc w wolnych zakrętach musisz naprawdę uważać na to, jak wciskasz ten pedał gazu. I tak samo, jeżeli chodzi o hamowanie, też trzeba w tej środkowej i ostatniej fazie być dużo bardziej czułym, dużo szybciej odpuszczać ten hamulec, żeby opony się nie zblokowały. No dobra, a teraz spróbujmy przejechać 11 okrążeń. W Mercedesie W11. Jeszcze nie ma mojego malowania, ale to się zmieni. Zwróćcie uwagę na to, jak opony jeszcze się błyszczą, jeszcze lśnią, jeszcze są jakieś takie kropeczki na nich, ale już za chwilę będzie po tym tylko wspomnienie. Okej. Przeżyliśmy. Przepuszczę go, żebyśmy mieli z kim się ścigać. Ale będzie wyprzedzanko. Albo nie będzie. Dobra, dogrzejmy najpierw opony. Tak jest. Widzieliście, jak go wyrzuciło? To jest jedna z tych zmian. Opony inaczej pracują. Ten samochód jest jakby bardziej podsterowny w środku zakrętu i na wyjściu. On nie jest taki skory do dokręcania się pod naciskiem gazu, jeżeli chodzi przynajmniej o szybkie zakręty. W wolnych, tak, w wolnych ma tendencję do snapów. Ale w tych szybkich nie jest wcale taki łatwy do okiełznania. Na pewno jest to kwestia setupu, którą takie alieny, jak na przykład Ben, po prostu pewnie setupem będą w stanie to obejść. Ale póki co jest to dosyć zawadiacka maszyna. Mi przypomina McLarena MP430, z którym faktycznie do pedału gazu musiałeś podchodzić z dużym szacunkiem. Bo jak się załączał ERS, to wyrywał z kapci. A my teraz gonimy za zielonym Mercedesem. Jedna z takich ciekawostek w kontrakcie między iRacing a Mercedesem. Mercedes zastrzegł sobie to, żeby nie można było dawać tutaj customowych malowań. Takich, wiecie, że sobie gdzieś tam w Paint'cie naskrobiecie coś i nakleicie to na to śniące cacko z Brackley? Otóż nie. Tutaj tylko można malować w iRacing. Czyli nikt przebiegły i złośliwie nie naklei tutaj Red Bulla. Dobra, wygląda na to, że jesteśmy minimalnie szybsi od zielonego, ale jeszcze musimy znaleźć dobrą okazję do tego, żeby go wyprzedzić. Spokojnie z tym gazem. W12 rozleniwiło mnie. W12 było naprawdę łatwe do prowadzenia w porównaniu do tego samochodu. Tu musisz mieć większy szacunek do manipulatorów.
Już trochę nim rzucało. On już czuje presję, on może popełnić błąd. Ale cały czas za wolne wyjście. Jest DRS. To jest nasza nadzieja. Zobaczymy, czy mam wystarczająco ERS-u, żeby ten DRS był efektywny. Ale wygląda na to, że może... Okej. Coś tam się udało, ale czuję, że tył zrobił się jakby bardziej ciepły. Tylne opony jakby mówią... Wyluzuj. Wyluzuj, wuja. Dobra. Spróbujmy dogonić tego zawodnika przed nami. Jadę bez relative'a. Jadę bez mojego dashboardu. Chcę poczuć ten samochód tak, jak go stworzył iRacing. Bez żadnych rzeczy ograniczających jego poczucie. Rozpraszających te relacje. Nie muszę powiedzieć, jest to całkiem ciekawe. Najchętniej w ogóle wyłączyłbym też te indykatory gazu, hamulca, bieg, prędkość. Dobra, teraz najważniejszy zakręt. Najważniejsze wyjście. Obróciło go. Ale nie mogę powiedzieć, że zrobiłem tam cokolwiek dobrego. Ja w rogu chyba nie mógłbym schować, bo podejrzewam, że rozpraszałoby mnie bardziej. Chociaż może. Zdecydowanie czuć, że ten samochód jest cięższy. Nie jest już taki rzutki jak W12. No ale to jest zupełnie inne podejście do aerodynamiki tutaj. Tutaj liczy się korpus. To chassis. To nie przednie i tylne skrzydło zapewniają tutaj docisk. Ale wyzwanie jest zdecydowanie ciekawe. Trzeba pilnować się na hamulcu, na gazie, żeby go okiełznać tutaj. Ostrożnie z gazem, żeby nie rzuciło. Ktoś tam z tyłu będzie mnie doganiał. Czy to Felipe Giro? Nie wiem, kto to jest. Nie będę sprawdzał. Będę sprawdzał wyłącznie w lusterku. Takiego wyścigu dawno nie jechałem. Ale Rennsport to chyba dopiero za rok, nie? Ja liczę na to, że w Rennsport będzie coś więcej niż GT3. GT4. Które szczerze darzę antypatią. Faster than you entering La Source.
Ale wygląda na to, że pieniądze to nie jest problem dla nich. Przecież to, jakie eventy oni organizowali, zapraszali tych 100 najlepszych simracerów z całego świata. Więc myślę, że pieniądze nie są problemem, jeżeli chodzi o rennsport. Force feedback? Nie, wydaje mi się, że tam force feedback jest całkiem niezły, przynajmniej z tego, co oglądałem jakieś pierwsze wrażenia ludzi. Zarówno z wersji przed alfa, później z alfy. Beta nie wiem, czy już jest. No, ktoś będzie mnie wyprzedzał. Nie będę mu tego specjalnie utrudniał. Nie już chciał mi uciekać. Może załapiemy się za nim w DRS-ie i nas podciągnie trochę do lidera. Taki mamy przebiegły plan. No i pytanie, czy teraz będzie można jechać bliżej za nim? W myśl nowej filozofii. Williams? O, czyżby lider? Wygląda na to, że lider popełnił błąd. No tak. Niby tak, ale wierzę jednak w kilku zuchów. No, Baremu to akurat powinni wysłać. Barry Rowland jest jednym z zuchów sim racingu. Takich, którzy robią to z ewidentnej pasji. Nie, zdecydowanie starty z końca, wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł nigdy w tygodniu 13. Gonimy lidera. O, lider właśnie się wykasztanił. Wygląda na to, że chyba jesteśmy właśnie na drugiej pozycji. Jeżeli się dobrze postaramy, to może będzie można powalczyć o zwycięstwo. Tylko trzeba się dobrze postarać. No to się obaj teraz dobrze postaraliśmy. Ale zuchy. Dobra. Wszyscy jesteśmy chyba w DRS-ie. Nie ma tego złego. Przynajmniej wyścig będzie ciekawszy. Czy on będzie podchodził? O jejku. Ależ tam. Ale tu się dzieje. Dobrze, niech walczą, niech walczą. To dla nas dobrze. Czuć, że softy już są troszeczkę zarżnięte. Już nie dają tyle swobody w manipulowaniu stopami. Oj tak. Tu już jest podsterowność ewidentnie ze zmęczenia. Ktoś tam z tyłu zaczyna nas dochodzić.
Czyżby oszczędzał opony przez ten cały czas, kiedy my marnotrawiliśmy ich wytrzymałość? Już na wyjściu czułem, jak zadek się ślizga. Coś czuję, że te ostatnie kilometry to jednak będzie czułość do opon. To będzie to ten złoty skill Pereza. Ale podsterowność. Widzieliście to? Widzieliście to? Rzuciło tym przed nami, rzuciło tym za nami. A to jeszcze nie jest ostatnie okrążenie. Super to jest. To jest fantastyczne. Wreszcie jakby czuć, że te opony naprawdę mają znaczenie. I pierwsze okrążenie, kiedy opony są jeszcze zimne, ma znaczenie. I teraz te okrążenia ostatnie, kiedy te softy już zaczynają pokazywać zęby. Takie, wiecie, spiłowane zęby. To wszystko moim zdaniem powoduje, że ten symulator staje się na nowo atrakcyjny. Wydaje mi się, że można to zaliczyć jako wyprzedzanie. Lider niestety nam odjechał. Tak, to mi się zdecydowanie... O, jejku, jak to było super. To mi się bardzo podoba właśnie w F1, że... Tu musisz uważać. Musisz dbać o te opony. To nie jest takie oczywiste, że tylko wciskasz gaz i po prostu... Wciskasz gaz, skręcasz kierownicą i po prostu skręcasz. To nie zabrzmiało tak, jak brzmiało w mojej głowie. A chodziło mi o to, że na przykład w GT3 widzę taką trudność, znaczy trudność, łatwość, że one po prostu są jakieś takie, patrząc nawet po inputach ludzi, jak jadą, to ciskają gaz na 70% i później na max i tyle. A tu musisz na tym drugim biegu, trzecim biegu, czwartym biegu uważać i dopiero później możesz się gdzieś tam w szóstym, siódmym, ósmym pozwolić sobie możesz na trochę więcej brawury, jeżeli chodzi o wciskanie. Ale nie możesz za dużo, bo po prostu cię obróci. Nie mogłem przejechać na pełnym gazie tego zakrętu, a w GT3 podejrzewam, żebym mógł, dlatego że co? Jest kontrola trakcji, jest ABS. Tutaj nie masz tego i to jest super. A ten samochód jest zdecydowanie trudniejszy od W12. Nie pamiętam, żebym w W12 się tak męczył. Nigdy. Męczyłem się tak w McLarenie MP4 30. Tak. Tam trzeba było być czułym. Trzeba było być bardzo uważnym na to, jak postępujesz z samochodem. Zwłaszcza z gazem. A w W12 to było po prostu jak po masełku. Podejrzewam, że to jest taki obosieczny miecz, który spowodował, że ta seria była na początku bardzo uczęszczana, a później dosyć szybko wykruszyła się ta wielka rzesza fanów z jazdy tym samochodem. O, myślałem, że będzie wchodził. Nawet wcześniej odpuściłem gaz, żeby go trochę zachęcić. No dobra. Wydaje mi się, że mu odjechałem w miarę daleko, ale jest w DRS-ie, więc chyba będzie jednak walka.
Na kółku. Co myślałeś, że cię przepuszczę? Jaki brake bias? Wydaje mi się, że aktualnie mam 53. Aczkolwiek nie... Nie bawiłem się tym. Jeszcze. Jak uczę się nowego samochodu, to staram się nie dotykać zbyt wielu rzeczy, żeby nie psuć sobie poczucia. O. Okej. Wydaje mi się, że brake bias jest ustawiony na 53 w tym momencie. Ale nie... Nie wiem, czy cokolwiek mógłbym tutaj zmienić. Chyba dać bardziej na przód, bo... Ty już się wydaje równo przetyrany. Ktoś tam z tyłu będzie próbował podchodzić, ale to jest ostatnie okrążenie. Jest szansa, że chyba dojedziemy na pudle. Znaczy, dojedziemy i wskoczymy na pudło. Bezpiecznie. Bezpiecznie, nie bijemy rekordów teraz. Okej. Okej. Jest zdecydowanie trudniejszy od W12. Ale może dlatego, że W12 było po prostu banalnie łatwe. Trudne było, jeżeli chodzi o uzyskanie takich alienowych czasów, ale generalnie było łatwe w prowadzeniu. Tutaj jest zdecydowanie trudniej w dohamowaniu, w przyspieszaniu. Podejrzewam, że jest zdecydowanie trudniej przez najbliższe 2 tygodnie, ale później jak się wejdzie w przyzwyczajenie, gdzieś tam w pamięć mięśniową, to nie będzie to aż takie trudne. Samochód ma zupełnie inną politykę do czepności. Tak jak w F1. Fajnie, że mamy ten samochód. Fajnie, że możemy poczuć te różnice. Okrążenia są wolniejsze niż w W12. Okrążenia są chyba wolniejsze nawet niż w McLarenie, tym MP4. Ale czuć, że samochód jest trochę bardziej żywy niż to W12. Że chce się go prowadzić, że się go troszeczkę boisz, więc próbujesz się przełamywać ten strach, przełamywać, szukać tego gripa, szukać też tego limitu przyczepności. To jest super, tego mi bardzo brakowało w W12. Ono wydawało się na pewien sposób proste, takie, że widzisz na przykład pół sekundy różnicy i nie wierzy ci, a tutaj widzisz, że tu ewidentnie zrypałeś ten zakręt. Tu jest w tym coś fajnego. Jest w tym coś zwierzgającego konia. Teraz wiecie, czemu Mercedes nie chce, żeby dawać customowe malowania. Ale tak. Czy polecam ten samochód? Absolutnie polecam. Mam nadzieję, że ta seria będzie żywa przez trochę więcej niż W12. Ale z drugiej strony bardzo bym chciał, żeby pojawił się też inny samochód z F1 z obecnej stawki. Niech to będzie McLaren. Niech to będzie... No byłoby super, gdyby to było Ferrari. Albo Red Bull. Albo Ferrari i Red Bull. Czy to nie byłoby super? Czy nie zaczęlibyście jeździć w iRacing w F1 wtedy, jakby te 3 bolidy jednocześnie? To byłoby cudowne, gdy można było właśnie, tak jak w GT3, wybierać sobie różne samochody i komuś bardziej podchodzi ten, komuś bardziej podchodzi ten. No tutaj teoretycznie można tylko setupami sobie wybierać bardziej, mniej agresywne, bardziej, mniej nadsterowne. Ale ja bym bardzo chciał, żeby można było wybrać sobie kilka różnych samochodów F1. No i w sumie tyle, jeżeli chodzi o Mercedesa W13.